Kocham się opalać, opalam się. Tak jak tutaj mówiły panie, każdy ma inny odcień skóry. I to nie jest tak, że jak ktoś jest mulatką, bądź mulatem, to się nie opala, wręcz przeciwnie. Są różne odcienie. Ja jestem akurat dość jasna, bo moja mama ma jasną bardzo skórę. W związku z tym potrafię się naprawdę bardzo mocno opalić, ale latem jako rozsądna i świadoma konsumentka używam oczywiście kremów z filtrem. Na twarz zawsze jest 150, natomiast na ciało 30 i mimo tego i tak jestem opalona. Lubię bardzo aktywny wypoczynek, czyli właśnie narty, dużo sportu i tak dalej, ale też uwielbiam słońce. To jest, mogę jak jaszczurka na plaży leżeć, wszyscy się tam pukają, ruszają mnie, czy ja jeszcze żyję, bo to jest jak bateria po prostu. Ja jak na baterię słoneczną bym działała i to dużo daje, no, ale oczywiście skórę trzeba chronić i dbać o nią, żeby się jej nie tak jak tutaj Agnieszka opowiadała, że zasnęła i się okazało, że jest raczkiem czerwono-białym, więc używam filtrów bardzo, bardzo, bardzo mocnych, ale słońce kocham. Ja generalnie ostrożnie, bardzo, aczkolwiek do tej pory rzadko, bardziej szłam w tą stronę takich bronzerów i w ogóle, które wiadomo, dają ten efekt opalnicy, chociaż zdarzyło mi się wyjechać ostatnio w listopadzie w miejsce, gdzie było bardzo słonecznie i bardzo sympatycznie i nie ukrywam, że ta skóra taka muśnięta słońcem wygląda tak ślicznie, tak ładnie, tak zdrowo, szczególnie jak się wraca tutaj i jest na przykład listopad, prawda? 1 listopada, to jednak myślę też sobie, że w sposób zdrowy wykorzystywane słońce, to na pewno wyjdzie nam na dobre. Słońce muszę uważać, więc robią mi się plamy i twarzy praktycznie nie opalam, no, stosuję filtr 50 od wczesnej wiosny, ale przyznam się, że ciało troszkę opalam i lubię sobie usiąść na leżaku i rzeczywiście pogrzać się. Jak wyjeżdżam na wakacje, to ostrożnie, ale korzystam ze słońca. Czyli dla pani idealnym rozwiązaniem kremy koloryzujące, samoopalacze? Tak, kremy koloryzujące, bronzery, wszelkiego rodzaju takie produkty, które dają taki właśnie naturalny odcień, bo ja się opalam najpierw na czerwono, no potem po jakimś czasie ta opalenizna robi się co prawda złocista, ale też krótko się mi utrzymuje, więc nawet nie opłaca się tej skóry tak po prostu męczyć na tym słońcu, więc raczej właśnie samoopalacze i te bronzery w moim przypadku są dobre. Czym powinien charakteryzować się dobry samoopalacz? Co powinien zawierać? Na co powinniśmy zwracać uwagę? Na pewno dobry samoopalacz powinien mieć bardzo komfortową konsystencję kremową, która będzie umożliwiała równomierne rozprowadzenie na skórze, co spowoduje, że nie będzie później smug i nierówności. Sztucznej opalenizny nie lubię, z samoopalaczami mam problem, ponieważ ten zapach, jeszcze nie znalazłam takiego, który by mi odpowiadał zapachowo i on cały czas za mną chodzi, nie jestem w stanie się przez to przebić, nie przebijam się przez samoopalacze, natomiast oczywiście no wiadomo, że są takie momenty, że trzeba z nich skorzystać i fajnie, że one są. Samoopalacz dla mamy, tak. Mama używa, więc dla mamy, natomiast dla mnie ten krem odżywający po opalaniu. To jest świetny pomysł, zwłaszcza że rzeczywiście ta skóra po tym opalaniu, nawet jak się używa ten filtr, jest zmęczona, więc trzeba jej pomóc. Żeby uzyskać zdrową, taką świetlistą, naturalną opaleniznę powinno się stosować zaraz po plaży krem łagodzący i taki typowy krem po opalaniu. Jestem aktorką, więc lubię się zmieniać, lubię być taką białą plamą, na której można wiele namalować.